moje zadanie będzie polegało na tym, żeby przekonać nas, że po coś tam idziemy, po co my tam idziemy w ogóle, żeby wytłumaczyć, jaki jest cel tego, żeby Konfederacja miała swoją reprezentację w Parlamencie Europejskim. Więc właściwie to nic specjalnie odkrywczego. Tak? Idziemy tam z dwóch najważniejszych powodów. Po pierwsze, blokować, po drugie, informować. Idziemy blokować te wszystkie głupoty, które oni tam uchwalają pod naszą nieobecność póki co. Idziemy, nie jesteśmy jak inni, że idziemy tam załatwić coś dla jakiejś grupy interesu, że my chcemy tę Unię Europejską wykorzystać w inny sposób niż oni, ale tak, żeby innym zaszkodzić, żeby jakąś branżę zbankrutować, a jakiejś innej pomóc, żeby wdrażać jakąś ideologię, żeby zmuszać do czegoś Niemców, Greków, Portugalczyków. Nie, my chcemy, żeby oni się od nas odczepili, żeby nic nowego głupiego nie uchwalali, a jak się da, to żebyśmy rozmontowali te bzdury, które już zdążyli tam uchwalić. To bardzo proste i oczywiste zadanie. Po drugie, żeby informować o tym, co oni tam wyprawiają. Bo wiele osób w ogóle nie interesuje się na co dzień tym, co dzieje się w Parlamencie Europejskim. I ta taka beztroska jest niezasłużona dla Parlamentu Europejskiego, bo tam naprawdę sporo prawa powstaje, które później wchodzi w życie u nas. I my często winimy naszych rządzących za wdrażanie tych dyrektyw, oczywiście do jakiegoś stopnia słusznie, ale one przychodzą z Brukseli. A kiedy one są uchwalane w Brukseli, to nikt się tym nie interesuje. Nawet rolnicy zaczęli protestować dopiero jak przyszło wypełniać te papierki do tego Zielonego Ładu. A myśmy o tym ostrzegali już od dawna, że tak będzie. Tylko niestety bardzo mało ludzi nas słucha. Chcemy teraz mieć tam zawodowców, którzy będą te wszystkie rzeczy śledzić na bieżąco i będą zintensyfikują nasze prace nad tym, żeby to wszystko na bieżąco wam wyświetlać, żeby wam wszystko tłumaczyć, co oni tam knują na przyszłość, tak? Z wyprzedzeniem, żebyśmy byli w stanie to zablokować, bo co może tak naprawdę zablokować te zakusy eurokratów, jak widać? Protesty. Jeśli poinformujemy na czas ludzi, co oni tam knują, to być może te protesty spowodują, że oni przestaną tak głupio knuć. Ale w tym miejscu zawsze pojawia się moja ulubiona riposta, bo ludzie pytają, bo wy tam nie lubicie tej Unii, ale do tego parlamentu to po co wy się tam w ogóle pchacie? Że Unia nie, ale eurosy to już tak, to już chcecie brać tam diety europejskie. No ale zaraz, to czy nie jest też czasem tak, że wy tam wszyscy nie lubicie Konfederacji, ale nasze podatki wam nie śmierdzą? Czy nie jest czasem tak, że te dyrektywy, które produkuje parlament, to one nie są tylko dla euroentuzjastów, tylko są dla wszystkich i one będą obowiązywały również nas? Bo jeśli jest tak, że te dyrektywy będą właśnie tylko obowiązywały ich, że podatki na europarlament, na te diety europosłów będą płacić tylko euroentuzjaści. Jeśli jest tak, że ci, którzy nie chcą, to nie będą musieli przestrzegać Zielonego Ładu, a imigrantów to przyjmą tylko na ochotnika pod własne dachy eurofederaliści, to spoko. To nie, tu ten zarzut jest słuszny. To my się zwijamy sztandary i nie idziemy tam. Ale póki co ja tak słyszałem, że to jednak nie. Że to wszystkich ma obowiązywać, nas również. I że my też będziemy musieli tych imigrantów przyjmować, my też będziemy musieli wdrażać te durne dyrektywy i cały czas to robimy. A w takim razie, jeśli to wszystko odbywa się również na nasz koszt, to my nie odpuścimy. Oni chcą, żebyś... To jest taki przykład, tak? Oni chcą, żeby jak ktoś domaga się, na przykład, żeby mecz piłkarski skrócić, żeby trwał 40 minut, jedna połowa, tak? I on został przegłosowany i odrzucony. To oni oczekują, że skoro chciałeś, żeby grać 40 minut, to zejdź po boiska po 40 minutach. A my przez 5 minut będziemy ci strzelali gole do pustej bramki. Oni tego od nas oczekują. To jest ich logika. No nie, tak nie będzie. Oni coraz gorzej z nami sobie radzą na boisku, dlatego chcą nas strzelać do pustej bramki, ale my nie damy sobie strzelać do pustej bramki. My tam pójdziemy i będziemy im blokować, będziemy sypać tryby w piach i będziemy informować o tych wszystkich bzdurach, które oni tam uchwalają. Skoro wymyśliliście takie reguły, to my będziemy według nich grać i z wami wygramy. To jest taki sam durny argument jak to, że jak ktoś nie głosował na PiS, to nie ma brać 500+. Ja biorę 500+, jak dają, to biorę. Dlaczego mam nie brać? Płacę na to podatki, biorę. Będę głosował przeciwko, ale póki dają, to biorę. I tak będziemy robić. Oni są wkurzeni za to, że ja za unijne pieniądze zrobiłem ten film o Unii Europejskiej, który ją krytykował. I wiecie, pójdę tam i wezmę znowu te wszystkie pieniądze, które mi się tam należą i zrobię kolejny film taki, że im wpięty pójdzie. Ale
Szanowni Państwo, jesteśmy w maratonie wyborczym. Pół roku temu odnowiliśmy mandat wyborców do Parlamentu Rzeczypospolitej. Zwiększyliśmy naszą reprezentację. Ta reprezentacja w sensie liczbowym jest silniejsza, natomiast ona jest dużo silniejsza, jak się popatrzy na nasz parlamentaryzm. Mamy świetny klub w Sejmie. I tydzień temu przeszliśmy z dużym sukcesem, według mnie, przez najtrudniejsze dla nas wybory, przez pierwsze w historii wybory samorządowe Konfederacji. Przy niskiej frekwencji do sejmików oddało do nas głos ponad 1 milion osób. Mamy reprezentację na poziomie sejmików, na poziomie powiatów, na poziomie miast, gmin. Bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz wszystkim tysiącom kandydatów, którzy startowali z list Konfederacji, ze przyjaźnionych komitetów i wszystkim wyborcom, którzy oddali na nas głos. W kampanii do Sejmu byliśmy zwalczani. Była gigantyczna kampania propagandowa, kłamliwa przeciwko nam. Kampania do samorządu z kolei była bardzo miałka. Nie było dużych debat na temat ustroju samorządu, na temat tego, czym się samorząd powinien zajmować na poziomie ogólnopolskim. I ja spodziewam się, że w tym momencie podobnie będzie w kampanii europejskiej. To znaczy debata na tematy europejskie będzie bardzo mocno wygaszana. Dlaczego? Dlaczego tak będzie? Dlatego, że jedyny oczywisty, naturalny podział, jaki się rysuje, polaryzacja, jaka się rysuje, to jest my przeciwko wszystkim innym komitetom, które będą startowały w tych wyborach, dlatego że tylko my chcemy przywrócić w Europie normalność. Dlatego jako pierwsi rozpoczynamy dzisiaj kampanię europejską, dlatego chcemy wprowadzić normalną reprezentację dla normalnych Polaków do Parlamentu Europejskiego, dlatego że ja bym postawił tezę, że w tym momencie, w szczególności w ostatniej kadencji, Polacy byli normalnej reprezentacji pozbawieni. Od wielu lat się mówi, że bycie europarlamentarzystą to jest taki mechanizm korumpowania, demoralizowania tych naszych pseudoelit politycznych. To się, krótko mówiąc, sprowadza do tego, że oni się tam zajmują wyłudzaniem kilometrówek zamiast walką o polskie interesy, a Konfederacja chce wprowadzić reprezentację ludzi wykształconych, ludzi ideowych, ludzi już doświadczonych politycznie, żeby walczyli o polską rację stanu. Pięć lat temu pani Ursula von der Leyen wygłosiła swoje exposé, kandydując na przewodniczącą Komisji Europejskiej. I głównym elementem tego exposé był Europejski Zielony Ład. Wtedy jeszcze nie wszyscy wiedzieli, w szczególności wyborcy, co to będzie. I proszę wyobrazić sobie, co się stało. Ja myślę, że Polacy nie zdają sobie z tego sprawy. Znaczy, cała reprezentacja europarlamentarna Polska poparła panią Ursulę von der Leyen i Zielony Ład. Od SLD, przez postkomunistów, którzy kandydowali z list Koalicji Obywatelskiej, przez pseudoliberałów po pseudokonserwatystów. Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości wrócili z Brukseli i powiedzieli, dzięki nam Ursula von der Leyen, która miała na sztandarach Europejski Zielony Ład, została szefową Komisji Europejskiej. Szanowni Państwo, my musimy w tej kampanii krótkiej obnażać hipokryzję naszej konkurencji. Dlatego, że do ludzi dopiero teraz powoli zaczyna docierać, czym jest Europejski Zielony Ład. Zaczyna do nich docierać i zaczynają wychodzić na ulicę. Wyszli na ulicę transportowcy, wyszli na ulicę rolnicy, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Za chwilę wielkim tematem będą przymusowe termomodernizacje i remonty budynków w ramach dyrektywy wywłaszczeniowej. Mamy bardzo krótki czas, żeby ludziom opowiedzieć o tym. My to robimy oczywiście, natomiast w tym momencie kampania europejska jest najlepszej do tego okazją. Najwyższy czas, żeby powiedzieć stop lewackim biurokratom i ideologom, którzy przez swoje absurdalne pomysły niszczą gospodarkę Unii, niszczą gospodarkę Polski. Najwyższy czas, by Unia przestała hamować rozwój gospodarczy, rozwój przemysłowy, rozwój techniczny i technologiczny. My chcemy wolności w Unii Europejskiej. Nie chcemy, żeby Unia stawała się coraz bardziej enklawą dla emerytów i ludzi czekających na socjal, często przyjeżdżających spoza jej granic.
Mówimy stop paktom migracyjnym, mówimy stop zielonym rozkładom, mówimy stop przymusowemu gorowaniu ziemi, stop podatków od samochodów i od wszystkiego, co się rusza i dycha, stop ETS-om, kolejnym absurdalnym wymysłom lewackich ideologów. Idziemy do Parlamentu Europejskiego, by stać na straży normalności. My chcemy jako Konfederacja Europy silnej siłą swoich obywateli, swoich przedsiębiorstw, poszczególnych narodów. Chcemy silnej Polski w silnej Europie. Dlatego my, Konfederacja, jesteśmy prawdziwymi polskimi patriotami i patriotami również europejskimi. Dziękuję bardzo.